Czy polska racja stanu może być związana z opcją rosyjską? Czy Rosja może być poważnym partnerem Polski w różnych wymiarach politycznym, historycznym, gospodarczym? Dziś o polskiej racji stanu, o rusofilstwie, a może troszeczkę o agenturze, porozmawiamy w programie Bardzo ważna sprawa, na który Państwa serdecznie zapraszam. Dziś z nami w studio Aleksander Jabłonowski, Narodowy Front Polski, tak jest, i pan senator Waldemar Bąkowski, Wolny Polak, poprzednio Prawo i Sprawiedliwość. Panowie, zacznijmy od pana Jabłonowskiego. Dlaczego pan uważa, że Polska powinna zbliżyć się do Rosji? Przede wszystkim tak. Dzień dobry państwu, panie senatorze, panie redaktorze. Uważam tak. Sąsiedztwo nasze geograficzne, nie uciekniemy od Rosji. Po pierwsze. Po drugie, chciałem poprawić, ja nie wierzę w polską rację stanu. To dla mnie jest pojęcie abstrakcyjne. Wierzę w polski interes narodowy. To jest konkretne dla mnie, polski interes narodowy. To się wiąże z kondycją narodu, z demografią, z biologią narodu. A to tak jak, szanowni panowie, zapis w konstytucji, że litosfera polska i woda należy do państwa. A gdyby było napisane, że należy do narodu, to byśmy już lepiej funkcjonowali. Rozumiem. To i teraz wracamy do Rosji. Ale tak. Adrem, od Rosji, panie Aleksandrze, już, co takiego jest w Rosji? Czym się zasłużyła dla nas, że możemy w niej upatrywać poważnego sojusznika, przyjaciela? Nie, ani przyjaciela, ani sojusznika, sąsiada. Sąsiada, z którym się powinno robić interesy, który nie rości sobie do nas pretensji terytorialnych i który, szanowni państwo, po rozpadzie Związku Sowieckiego był dobrym sąsiadem. Na zimno, bez emocji, bez ubliżania sobie, jak rozpatrzymy zachowania Rosji w stosunku do Rzeczpospolitej III, to znajdźcie mi coś, czego by się można czepić. Dobrze, ale po Jelcynie przyszedł Putin i zdaje się, że on już nie jest takim przyjacielem Rosji. Czy pan podziela to Polski, zdanie? Polski. Polski, oczywiście. Polski. Oczywiście, ale i Rosji, podzielam to zdanie, bo Putin to ma jednak skłonności imperialne. A tutaj wypowiedź tutaj pana, no to tak mi tak zabrzmiała taka endokomunum. Tak, ale zgadzam się, panie senatorze. Więc tak, historycznie... Oczywiście, no nie zmienimy, mamy fatalne położenie geopolityczne i tego nie zmienimy. I powiem takie po prostu ludowe przysłowie, jak światem, świat światem, Niemiec i Rosjanie nigdy nam nie był bratem. Więc mamy takie doświadczenia, jakie mamy i nie widzę to tak, jak pan to ujął. Nie mamy żadnych szans. Rosjanie nie są zainteresowani obecnie. Znaczy Rosjanie może tak, ale władza rosyjska, bo naród jest może sympatyczny do Polski. Dokładnie tak, jak pan mówi. Ale władza nie jest zainteresowana. Oni nie muszą z nami interesów robić. My tu jesteśmy zawsze chłopcem do bicia. Chociażby teraz ostatnio Niemcy oświadczyły, że w sankcjach do Rosji nie będą brali udziału. I teraz ja wyszedłem na pozycję, że muszę bronić Rosji, więc będę ją bronił. No, oczywiście. Nie pierwszy raz broni pan Rosji. Ale nawet nie znam Putina i przepraszam, wyłączę telefon. Nie znam Putina i nie mogę go bronić. Natomiast chciałem powiedzieć, że cała historia z Ameryką, ze Stanami Zjednoczonymi wpycha nas w objęcie Rosji, ponieważ naszym śmiertelnym wrogiem jest Anglia i Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, które nas traktują instrumentalnie przez cały XX wiek, poza prezydentem Wilsonem, który miał taki kaprys, że był przyjacielem Paderewskiego, chciał, żeby Polska była, natomiast pozostali nie byli zainteresowani istnieniem Polski. Do Putina. Jak słyszę, że Putin rozpętał wojnę na Ukrainie, to się telepie. Jak słyszę, że Putin anektował Krym, to się telepie, ponieważ Krym był rosyjski, jest rosyjski i wolą ludzi mieszkających na Krymie było w referendum, którego nikt nie podważył, żeby Krym wrócił do Rosji, ponieważ Ukraińcy tam wprowadzili rządy faszystowskie na Krymie. No ale wie pan, zapachniało troszeczkę rosyjską agenturą. No nie, no można przecież tego słuchać. No, ale wie pan, no, są pewne międzynarodowe pakty, są tak, pewne tak tradycje. Ja już nie mówię, że umowy. Tak. Nie można przecież mówić,
czy to aniołki, czy zielone ludziki, że nie Putin zaatakował Krym, że to nie on jest sprawcą tej wojny, tego zamieszania. Szanowny panie redaktorze, Majdan wybuchł w listopadzie. Które ma za zadanie pogrążyć wolę narodu ukraińskiego właśnie. Jakiego? Banderowskiego? Panie redaktorze. To już mówi pan o czymś innym. Nie, nie. Mówi pan o czymś innym. Nikt tutaj nie popiera, nikt tutaj nie popiera banderowców, ale... Popiera prezydent Poroszenko. Jest stoi. Ja mówię tu w tym studio. A, to tylko tak, mówię, że to jest inna sprawa. Ale, że bandery jest na Ukrainie, agresja Ukrainie, rosyjska na niej, to są chyba dwie inne sprawy. Szanowni panowie, Majdan wybuchł w listopadzie, Putin anektuje Krym marzec, kwiecień. W międzyczasie była olimpiada. Nie miał wyjścia. Ja go nie usprawiedliwiam, ale ja chcę, żeby Krym był rosyjski, ponieważ moi... Ktoś zagrażał Rosji? Że nie miał moi przodkowie się bili o... Traugut się bił o rosyjski Krym. Na Krymie 80 kilka procent ludzi to Rosjanie. Zabroniono im mówić po rosyjsku pod władzą tego prezydenta wcześniejszego, co był przed Janukowyczem. Jak on się nazywał, ten taki z krostami na twarzy, co miał być otruty, a go nie Juszczenko. Juszczenko, tak, bardzo dziękuję. Juszczenko. Ale zapomina pan chyba o Tatarach, mówiąc o 82%. Nie, istotni są dla mnie Tatarzy, panie redaktorze. Że Krym nie był nigdy rosyjski. Jeśli ktoś mógł 200, już, dłużej jakby, niż Stany nie szkodzi, jakby ktoś mógł rościć prawo do Krymu, to jedynie Turcy by mogli rościć, ale nigdy nie Rosjanie. A to, że tam mieszka tyle Rosjan, no bo to są ludzie przesiedleni. To jest podobna sytuacja, że Rosja wysyła w skrzynki pocztowe na Łotwę, Estonię, wrzuca wszystkim paszporty rosyjskie, potem żeby za jakiś czas sprowokować jakiś hybrydowy konflikt i potem tam szona się obywatele, my musimy im pomagać. No i sprawy układów międzynarodowych, czy to jakbyśmy zaatakowali teraz Czechy, no mamy tam swoje z nimi, prawda, Zaolzie, może by się jeszcze coś znalazło, to... ja nie widzę tutaj różnicy w tej sytuacji, moglibyśmy coś znaleźć na Czechów i przekroczyć granicę, rujnując traktat międzynarodowy. I teraz jak można popierać takie działania Putina, no biorąc pod uwagę także to, że czy pan nie widzi, że oskarżenie Ukraińców o banderyzm były pretekstem do tej aneksji, a nie... Nie widzę. Panie redaktorze, Majdan rozpoczęli Amerykanie za 5 miliardów dolarów. Victoria Nuland, asystentka Kerego, przyznała się, że budowanie obywatelskiego społeczeństwa na Ukrainie kosztowało 5 miliardów dolarów. Dzisiaj wiadomo, że strzelali, kiedy Majdan miał wygasnąć, strzelali komandosi gruzińscy, huczy o tym cały świat, żeby były trupy, strzelali i do jednej, i do drugiej strony. Huczy głównie prasa rosyjska. Nie, bo niemiecka prasa też. Ze złego źródła pan czyta gazety. Interes jest taki, że Ukraina jest potrzebna Ameryce, ponieważ obowiązuje cały czas PNAK, plan na nowe amerykańskie stulecie. Odsyłam szanownych państwa do tej poczciwej Wikipedii, gdzie to wszystko punkt po punkcie jest wypunktowane. Ja się nie zgadzam, bo to się stanie naszym kosztem, dlatego że Ameryka nas traktuje instrumentalnie, czego dowód dzisiaj w nocy panowie kongresmeni uchwalili akt 447. Momentalnie powinniśmy zerwać stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi po tym akcie, bo to znaczy co? Jaka presja będzie na nas wywierana? Komornicy amerykańscy w postaci wojska amerykańskiego już tu jest. Już tu są. Kongres powie: Polacy, musicie oddać to, co należało do obywateli polskich. Ponoć byli Żydami, ale Niemcy ich zamordowali i musicie oddać to, co do nich należało. A my mówimy: ale nie ma spadkobierców. A oni: nie szkodzi, ale my mamy uchwałę Kongresu, Senatu. Trump podpisał. W Polsce nie obowiązuje ta uchwała. Panie senatorze. W zależności kto będzie rządził w Polsce, ale mam nadzieję, no, że chyba PiS... Prawo i Sprawiedliwość do tego nie dopuści. Polacy, PiS? Nawet jeśli pan ma takie uwagi do PiSu, to naród polski na to nigdy nie da przyzwolenia żadnej władzy, jakakolwiek tutaj po prostu będzie. Mienie bezspadkowe należy się do skarbu, obywatelom, do skarbu państwa, a nie do plemion. Niech pan to powie Kongresowi Żydów Światowych. Jakbym miał taką możliwość, to powiem. Liczę na to, ponieważ oni lobbują w Kongresie, oni doprowadzili i w zasadzie jesteśmy bezbronni jak dzieci. Tam jest napisane, że departament będzie wywierał naciski na państwa, które są tym obłożone. Ja mam pretensje do PiSu, że PiS od grudnia
2017 roku, kiedy Senat to uchwalił, wszyscy w PiS-ie mają zasznurowane gęby. Ja wiem, że pan jest zawieszony, pan nie reprezentuje PiS-u, ale mąż stanu, pan Kaczyński, dziwnie ogląda Atlas z kotami, a nie interesuje. On powinien był nie dopuścić do uchwalenia tego stanu. No, a co, panie redaktorze, pana, ale to Gowin czy, jest czy w Ameryce? Pan nie oczekuje zbyt wiele. Myślę, że polska polityka zmierza ku temu, żeby rozwiać pana obawy, nie, częściowo przecież nasza dyplomacja potwierdza, podziela. Narracja rządu jest w tej chwili właściwa i słusznie mówi się, że nas to nie obowiązuje. Dobrze. To są wewnętrzne sprawy amerykańskie. Ja mam do pana mocniejsze pytanie. No bo to co pan proponuje w zamian? Bo jak mówię, pewne pana obawy tutaj z panem senatorem, jak słyszymy, podzielamy. Myślę, że rząd polski także je podziela. Nie podziela. Fakty mówią jednak inaczej. Udowodnię. No dobrze, ale jaką pan proponuje alternatywę? Co jest dla pana alternatywą? Jak powinniśmy sobie ułożyć stosunki na przykład z Rosją, pana zdaniem, żeby nie stać się jej ofiarą kolejną, kolejnym Naddniestrzem, Białorusią, panowie, Ukrainą, a może Syrią. Ale dlaczego pan senator proponuje podbud? No, a jeśli tak, jest cała gama jest i innych jeszcze możliwości, przede wszystkim ta finlandyzacja. Nie, broń panowie, no, panowie. Tak można odnieść wrażenie, że pan chyba chodzi o finlandyzację. Panowie, nie umywamy się do Finów przede wszystkim. Jesteśmy większym narodem, mamy 38 milionów obywateli. Co ja proponuję? Proponuję to, co jest w programie Narodowego Frontu Polskiego. Polak w Polsce gospodarzem. I wtedy, jak nie będzie pośrednika między nami a ruskimi, obojętnie kto by tym pośrednikiem był, czy Amerykanin, czy Żyd, czy Anglik, czy Francuz, czy Niemiec, to my się z Ruskim dogadamy, bo całe 90. lata dały tego dowód. Cóż za naiwność, drogi panie. Jak można się dogadać, tylko oni nie chcą, wolą musi być po stronę. Dokładnie, nie mają wsparcia. Spróbujmy, bo panowie, poszły. Spróbujmy. Może być za późno, jak spróbujemy. Wie pan, no to będzie już kilkadziesiąt lat. Byliśmy pod sowieckim butem. Zaraz. Będę bronił PRL-u. Urodziłem się w PRL-u. Oj. Mocna teza w tym studiu. Tak, i tu. Ale ja się nie dziwię, bo ja obserwuję tutaj. Nagrywać. Nagrywamy, Olszańskiego, proszę pana, tak, bo teraz już nie wiem, czy pan Olszański, ale czy zawsze Olszański, zawsze Jabłonowski. No, trudno mi po prostu teraz, kim pan rzeczywiście jest. Już mówię. Jestem urodzony w PRL-u. Wychowywali mnie ludzie. Ja też w PRL-u. Wychowywali mnie ludzie, którzy po 56 roku, do 56 roku byli wrogami tego państwa. W 56 roku ludzie związani ze starymi organizacjami narodowymi przedwojennymi, roczniki 1910-1920. Ludzie, którzy się nigdy nie ujawnili, którzy umarli nawet nie pod swoimi nazwiskami, po 56 roku utożsamili się z tym państwem, które było zupełnie innym państwem do 56 roku. Tak, to ciekawe. Tak, szanowni panowie, retoryka PiS-u jest taka, że obalmy traktat jałtański. To co nam zostanie, księstewko warszawskie nam zostanie, bo nas wszyscy ścisną, stracimy i Pomorze, i Warmię, i Mazury, i Małopolskę Wschodnią stracimy. Zostanie nam coś. A czy pan tego nie zauważa, że obecnie Rosja i Niemcy do tego dążą? Przez nasze wazeliniarskie. Oni się z tych marzeń po prostu nie wyzbyli. Oni by chętnie podzielili Polskę tu na linii Wisły czy Bugu. Panie senatorze, a to kto wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej, jak nie PiS? Ja pamiętam billboardy PiS-u i ględzenie pana Kaczyńskiego. A kto podpisał traktat lizboński? Kaczyński? Ja się bezpiecznie czuję, po prostu Polska w Europie zawsze była. Ja się bardziej czuję bezpiecznie, jeśli jesteśmy związani z strukturami europejskimi, niż z Rosją sowiecką. Bo jak będziemy jako ten malutki stali naprzeciwko Rosji, to ciekawe, jak ta rozmowa będzie wyglądała. Jak to świetnie się Rosjanie przed nami ugną, zaproponują nam komfortowe warunki współpracy międzynarodowej. Nic tam nie zaproponują. Co pan proponuje? Proponuję przede wszystkim nie lizać zadu amerykańskiego. No dobrze, ale mówimy o tych relacjach z Rosją. Sowieckiej, rosyjskiej mamy lizać? Nie, mamy lizać własny zad, sobie wzajemnie, Polacy Polakom. Dlatego powiem panom, przykładowo, taki drobny szczegół. Robi się wszystko, żeby młodzi Polacy wyjeżdżali z Polski. I tutaj trzeba ludzi z Unii Wolności, Unii z Platformy Obywatelskiej za to rozliczyć,
za to łajdactwo, za to stworzenie politycznego, ekonomicznego. Panie Aleksandrze, błagam, do rzeczy. Do rzeczy. Co z tą Rosją? Co nam Rosja może dać? Bo pan cały czas umyka od tego tematu. Nie umyka. To jest klucz sprawy. No, panowie, jesteśmy w Unii Europejskiej? Tak. Rosja nie napadnie na państwo Unii. No to co, to źle, że jesteśmy w Unii? Kiedyś powiedziałem, Unia Europy Zachodniej, panie, jest nagrane w internecie, protektorat rosyjski. Nie, kto powiedział? No, tak, ludzie, ja mówię o protektorat, ja mówię o nielizaniu zadu amerykańskiego, to jest jeszcze cały wachlarz do protektoratu. A kim byśmy byli w Rosji, gdybyśmy teraz się związali na nowo z Rosją? A kto mówił o związaniu z Rosją? To kim byśmy byli? Panowie, to co, pan mówi, że wektory mamy zmienić na kierunek wschodni. Wszyscy handlują z Rosją. Pan jest rolnikiem? Tak. Pan wie, jak rolnicy dostali pod dupę za to, że nie handlują z Rosją? Pan ale, ale to po prostu nie chcieli od nas. No co, no, mamy ich zmusić na siłę? Nie, nas wpędzono w te sankcje przeciwko Rosji. Wszyscy przestali z Rosją sankcjonować, a my sankcjonujemy. A co, mieliśmy popierać agresję na Krymie? Tak. Aha. No tak. To... A no dlaczego to nie? Niebawem moglibyśmy się spodziewać. A jak się zachowują Anglicy? A jak się zachowują Anglicy wobec własnych interesów? Anglicy potrafią zdradzić faceta, z którym jeszcze ramię w ramię szli do boju, zdradzić, poderżnąć gardło, bo taki jest interes brytyjski. Pytanie, czy to jest zdrada? I muszę, no, muszę mocno pana w tym momencie potraktować. Za te właśnie opinie wiele osób, takich jak szanowany publicysta pan Gadowski, pan Żebrowski, no, nazwali pana agentem rosyjskim. Trudno, to jest ich zdanie. Ale czy nie jest prawdą, że opinia, którą pan reprezentuje, jest tożsama z przekazem propagandowym Rosji, z tym, jak Rosjanie chcieliby sobie nas poukładać w Europie? Ale szanowni panowie, w ogóle mnie to nie interesuje. Interesuje mnie polski interes narodowy. Ja wam wyłuszczę. Nie interesują mnie Polacy poza granicami Polski, a tutaj 5 milionów Ukraińców, na których PiS 3 daje... miliony podobno. Panowie, znam Ukraińca, pracuję 10 lat w Polsce, jesteśmy na ty i mówi do mnie tak: Wojtuś, nie boję się Polaków, narodowców, nacjonalistów, boję się funkcjonariuszy banderowskich, którzy do mnie przyjdą i powiedzą: masz tak zrobić. Pan, Związek Ukraińców w Polsce, dlaczego pan prokurator jeszcze na nich nie usiadł za te groźby przeciwko Polsce? Ale Rosja chciałaby, żebyśmy tak postrzegali Ukraińców. Tak, czy pan nie czuje, że Rosji mówi pan ustami Sputnika i Komsomolskiej prawdy? Tego panowie, nie popiera. Poroszenko stoi i się kłania sztandarom banderowskim. Ale przecież Polska odpowiednią ustawę antybanderowską, no i co, uchwaliła. I miliard euro prezydent Panie Duda zawiózł Ukraińcom? No panowie, fakty. Trzeba szczerze powiedzieć, że Ukraina to jest jako teraz młode państwo, oni jeszcze nie mają tego poczucia swojej państwowości. Ja byłem kilkukrotnie na Ukrainie, widzę wszystkie słupy, krawężniki, wszędzie jest na żółto-niebiesko, bo oni chcą jakoś pobudzić tą narodowość, bo nie mają poczucia państwowości. No banderą pobudzają, banderą, tak. No w zachodniej Ukrainie tak, rzeczywiście, na każdej wsi, przy każdej kaplicy wiszą banderowskie flagi czerwono-czarne. To tak, oni jeszcze tego poczucia nie mają, a Rosjanie to wykorzystują. Chcą doprowadzić do rozbicia, osłabienia, a rzeczywiście na wschodzie Ukrainy mieszka dużo Rosjan i to jest po prostu metoda. Ja no nie chciałbym tutaj o panu powiedzieć użyteczny. Ale niech pan mówi, panie senatorze, mnie to w ogóle nie rusza. Ja wiem, że pan jest inteligentny i pan nie jest użyteczny. Pan rozmyślnie to mówi. Ja bym może pana w ten sposób scharakteryzował. Mi się tu po prostu na myśl przyszła sytuacja, jak w Polsce były wybory prezydenckie i przyjechał zwany stan tymiński. I gdyby nie po prostu wsparcie kościoła, interwencja episkopatu, no niewiele brakowało, by ten gościu został prezydentem, nie? Tak. Ale i wtedy teraz się, tak się słusznie mówiło, kto to jest stan tymiński. Mówiło się o stanie tymińskim, że to jest człowiek znikąd, a o panu Olechowskim mówi się, że to człowiek zewsząd. Jakbym miał pana scharakteryzować, tak, to pan odpowiada obu tym panom. Dziękuję. Oczywiście, szanowni panowie, w 2016 roku przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Amerykanie parli do konfliktu zbrojnego w tej części Europy, żeby pani Clintonowa mogła zamontować 140 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce. To się nie udało. Między innymi to byłoby chwalebne wybawienie dla Polski. Panie senatorze,
Gdybyśmy po naszym trupie. Mielibyśmy spokój z Rosją. Naprawdę? Ja bym chciał, żeby to wszystko... Idziecie na wojnę z Rosją? Nie, idziecie na wojnę z Rosją? Nikt tego nie chce. Nikt tego nie chce, jak to nie pana. Chce? To jest Ameryka chce. To jest element odstraszania. Panie, no co pan za bzdurę powiada? Ameryka chce wojny. Im się za dobrze w życiu powiedzie, żeby nie chcieli wojny. Proszę państwa, musimy kończyć ten program. Musimy kończyć ten program. To są teorie spiskowe pana. Nie wiem, co dwie opinie państwu. Opinie... Mnie prezydent Trump, który podpisze akt 447. Opinię reprezentującą środowiska, z całą pewnością reprezentującą środowiska moskiewskie, choć autonomiczną, pana Aleksandra Jabłonowskiego i opinię senatora. Panie redaktorze, pan wycofa moskiewskie. Waldemara Bonkowskiego. Narodowe jak polskie. Jak chce pan Aleksander Jabłonowski. Drodzy państwo, to była bardzo ważna sprawa. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję.